Witajcie ponownie. Dzisiaj padło pytanie od klienta, w jaki sposób wyeksportować do Excela stan zasobów na datę wsteczną. Czyli na przykład dzisiaj mamy, jak widać, 9 listopada. Klient potrzebuje informacji, jaki był stan w wartości zakupu magazynu na dzień 31 października. No i jak to zrobić? A, tu jeszcze dla utrudnienia, oczywiście klient powiedział, że chciałby, aby ten stan był w podziale na grupy towarowe, tak? Tutaj mamy, więc wchodzimy sobie w module handel, wchodzimy grupy towarowe. Pierwsza ważna sprawa, wyłączamy sceny zerowe, one nas nie interesują. Druga sprawa, wyłączamy usługi proste i usługi złożone. Także ważna sprawa, włączamy nieaktywne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na stanie magazynowym mamy jakieś towary, które myśleliśmy, że są nieaktywne, proszę zwróćcie uwagę, karta nieaktywna, to tak naprawdę te sceny też nam wchodzą w wartość zasobu w cenach zakupu. Czyli my myśleliśmy, że mamy jakąś kartę nieaktywną, że już jej nie będziemy sprzedawali, a tu boch, nagle się okazuje, że mamy to na według, przynajmniej według programu. Więc dlatego też te nieaktywne włączamy. No i teraz klient mówi tak, ja potrzebuję tylko nazwy, grupę, ilość i wartość. No spoko, proste, tak? Biorę sobie cenę zakupu, wywalam numer, typ, EAN mógłbym ewentualnie zostawić, wywalam, no kodu nie wywalę, bo kod musi być akurat, tak? Mamy kod, nazwa, EAN, kod u dostawcy mnie nie interesuje, mamy ilość, rezerwacje, nie, zamówienie, nie, ilość dostępna, nie, cena. Jeżeli jest cena zakupu jakaś, to ta cena się nam powinna pojawić. A czemu nam się nie pojawia? Dziwna sprawa. Dobra, wywalmy tą cenę, wywalmy walutę, wywalmy wartość. O, została nam tylko wartość zakupu, tak? Czyli to jest generalnie to, co klient chce. On chce ilość i wartość zakupu, tak? Ale brakuje nam tutaj jeszcze grupy, wybór grupy i potrzebujemy tej grupy, która się nazywa, znaczy kolumnę, która się nazywa grupa. Pięknie. Sortujemy sobie, uwaga, klikam według grupy, zwróć uwagę, AGZ, malejąco, rosnąco, następnie kod, czyli z shiftem drugi raz klikam, tak, zwróć uwagę, grupa się nie zmienia, jest od A do Z, a teraz kody w ramach tylko grupy głównej modyfikują się. To jest z shiftem, działanie z shiftem, wielosortowanie, nie wiem jak to nazwać, tak to wygląda. No i tak przygotowaną, oczywiście moglibyśmy to jeszcze fajniej zrobić, moglibyśmy tą grupę złapać i zrobić grupowanie, tak? Czyli ile mam w grupie akcesoria, ile w grupie głównej, ile w grupie zestawy. Dodatkowo moglibyśmy jeszcze zrobić podsumowanie dla grup, proszę bardzo, i teraz widzimy, że w tej grupie, na przykład w grupie głównej mamy w sumie towaru na 13,5 tysiąca, w zestawach mamy na 16 zł. Jak wam pasuje, tak sobie zrobicie. Ja tam osobiście przy eksporcie do Excela wolę, jak jest to plik płaski i tak właśnie zrobię. Tak sobie poukładałem i tak dokładnie wyeksportuję sobie do Excela. A, najważniejsza rzecz. Stan miał być na 31.10. I eksport bieżący do pliku Excel lub Excel nowy. Stany na dzień 31.10. Tak. Tadam. Oczywiście, jeżeli sobie zrobicie grupowanie i rozwiniecie to ładnie, łatwiej wam będzie zrobić, tutaj jest taka opcja, zwiń wszystko, rozwiń wszystko. Jak macie dużo grup, to wtedy rozwiń wszystko. I teraz łatwiej by wam było, gdybyście sobie to zrobili też w taki sposób, czyli eksport do Excela, stany na dzień grupami. Zwróćcie uwagę, co się stanie teraz w Excelu. Jest grupa i co w grupie. Grupa i co w grupie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy już dwie różne formy wprowadzenia. Zwróć uwagę, tutaj możemy to jeszcze
zwijać, rozwijać w Excelu. Rewelacyjne rozwiązanie, naprawdę. Pod tym względem nie ma sobie równych, moim zdaniem. Możliwe, że są inne, pewnie się nie znam. No i to by było w sumie na tyle w tym temacie. Udanego dnia.